No tutaj Purpose. Witam w takim króciutkim filmiku testowym. Testuję nowe możliwości green screena, nowe możliwości kamery, nowe możliwości oświetlenia, które jest za kamerą. Generalnie jest to tylko króciutki filmik testowy, który będzie gdzieś tam wklejony pomiędzy odcinkiem z Minecrafta, czy też innym o godzinie 14, a pomiędzy 19, czyli Wiedźminem standardowym. Myślę, że to jest właśnie godzina 16, myślę, że jesteśmy o godzinie 16, a może 16.30, żeby to było tak idealnie w środku. I teraz tak, chcę przetestować przede wszystkim dwie rzeczy. Czy już oświetlenie jest wystarczająco sprawne, czy kamera jest wystarczająco sprawna, no i czy moje umiejętności obróbki są wystarczająco sprawne. Także przede wszystkim chciałbym przetestować tło statyczne. I czy zadziała? Przepraszam tutaj od razu, bo nie wiem jak w tym momencie wygląda to tło statyczne, sam jestem ciekaw. Przepraszam za jakość dźwięku, nagrywam mikrofonem z kamery, także wiem, że zdaję sobie sprawę, że jest troszeczkę gorzej niż na mikrofonie pojemnościowym, który jest tam, przy komputerze. Właśnie się renderuje dla Was odcinek z Wiedźmina. Taka mała ciekawostka tylko. To jest tło statyczne i chcę sprawdzić, jak to będzie wyglądać na tle statycznym. No ale jest jeszcze tło ruchome, czyli niestatyczne. I teraz nie wiem, szczerze powiedziawszy, gdzie jestem na tą chwilę, bo jeszcze nie wymyśliłem. To może być kosmos, to może być wojna, druga wojna światowa, albo wyścigi samochodów, albo jeszcze coś zupełnie innego. Zresztą widzicie, co jest za mną. Ja sam jestem ciekaw, co ten Purpose w przyszłości sobie wymyśli. To dla was już z przeszłości, bo jak to oglądacie, to jest przeszłość, to jest incepcja. W ogóle przeszłość, przyszłości i nieważne. Dobra, to jest filmik testowy, ale przy okazji chciałbym Wam powiedzieć, że bardzo chętnie przejmę wszelkie propozycje co do tego, co mógłbym nagrać w związku z nowym studiem nagraniowym. Czy to miałaby być jakieś vlogi, czy coś zupełnie innego? Podpowiadajcie mi, co mógłbym nagrać, a ja chętnie to zrobię, bo mamy już oświetlenie, mamy kamerę, mamy green room, dużo możliwości, no oczywiście o ile to wyjdzie, by też ten testowy filmik, a na tą chwilę... Nie, jeszcze nie, no bo ciągle jestem w tym ruchowym tle. Już nie. Także dzięki serdeczne za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. No i trzymajcie się. Cześć.